Nierówny start. Na ostatnim miejscu Jacher, źle wystartowały także Turin i Klacz Magnifique Russe na czele. Viavai na miejscu drugim, zdaje się Turin, na trzecim Kasawa. Teraz lekko tutaj przy kanacie przyspieszył Komandor i Komandor jest na czele. Komandor pierwszy, na drugim miejscu Viavai, ale idzie bardzo, bardzo szeroko. Tam za nim Kasawa przy kanacie Magnifique Russe. Przed nią Jacher, przepraszam, Turin, Jacher daleko, daleko z tyłu. Viavai wciąż bardzo szeroko. Na prowadzeniu zaś jest Komandor. Konie wchodzą w zakręt, to jest jakieś 900 metrów do celownika. Komandor z przewagą nad Turinem, Viavai cały czas bardzo, bardzo szeroko. Kasawa razem z klaczą Magnifique Russe. I z tyłu wciąż w odstępie Jacher. I za chwilę wyjście na prostą finiszową. Komandor przy kanacie. Ściga go Magnifique Russe i Magnifique Russe bardzo łatwo doszła do Komandora i go wyprzedza. Magnifique Russe z przewagą, ta przewaga rośnie. Broni drugiego miejsca Komandor przed atakiem Viavai. Bardzo ładnie Magnifique Russe, 200 metrów do celownika. Próbuje jeszcze powalczyć Komandor, teraz Kasawa na miejscu trzecim, Viavai spada na czwarte miejsce. 100 metrów do celownika i za chwilę w celowniku jako pierwsza zamelduje się Magnifique Russe. Na drugim miejscu Komandor, na trzecim Kasawa, potem Viavai, Turin i ostatni kończy Jacher.